Dzisiejszy program poświęcimy wyjątkowemu wydarzeniu. Zapraszamy na Arche News. W czwartek, 9 grudnia w Arche Hotelu Krakowska w Warszawie odbył się drugi koncert w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Charytatywnego To My, organizowanego przez Fundację Leny Grochowskiej. Przypomnijmy, że celem festiwalu jest zbiórka środków na budowę ekofarmy, w ramach której powstaną mieszkania chronione i ekologiczna farma, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną znajdą schronienie i pracę. Artystą wieczoru, który swoim występem wsparł ideę Fundacji Leny Grochowskiej, był wybitny polski wokalista, kompozytor, poeta Stanisław Sojka. W jednej z największych sal konferencyjnych w Warszawie, która w tym dniu zamieniła się w nastrojową salę koncertową, wybrzmiały jego najwybitniejsze kompozycje. Między innymi Tolerancja i Cud Niepamięci. Ponad 300 osób owacjami na stojąco podziękowało artyście, który odwzajemnił to trzykrotnym bisem. Już niebawem wywiad ze Stanisławem Sojką w programie Arche wśród gwiazd. Kulminacyjnym punktem wieczoru była aukcja sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej, którą poprowadziła Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej, wspólnie z gościem specjalnym tego wydarzenia, Przemysławem Kossakowskim. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się obrazy namalowane przez twórców związanych z Fundacją Leny Grochowskiej, ceramiczne szachy oraz przedmioty i obrazy podarowane przez Stanisława Sojkę, Leszka Możdżera i Adriana Łabanowskiego. Dużym powodzeniem wśród licytujących cieszyła się także książka samego Przemysława Kossakowskiego Na granicy zmysłów. Dzięki darczyńcom udało się zebrać kwotę 80 tysięcy złotych. Wszystkim bardzo dziękujemy. Kolejne koncerty w ramach festiwalu To My w przygotowaniu. Będą odbywały się one w Arche Hotelach w całej Polsce. A tymczasem już dziś informujemy, że Fundacja Leny Grochowskiej zaprasza do Pałacu i Folwarku Łochów na coroczny bal charytatywny. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę karnawału, 26 lutego 2022 roku. Zapisz się już dziś pod adresem wydarzenia@fundacjalenygrochowskiej.pl lub pod numerem telefonu 515 001 065. Zapraszam. Kolejne Arche Newsy już w kolejnym programie. Do zobaczenia.